Bruszcz pospolity to wiecznie zielone pnącze z rodziny araliowatych. W naturze roślin w Europie i Azji Mniejszej do innych rejonów świata został sprowadzony i zazwyczaj jest tam inwazyjny, na przykład w USA jest chwastem. W Polsce jest rodzimy i występuje na terenie całego kraju. Może on zarówno położyć się po ziemi lub jakiejś powierzchni, lub wspinać się na drzewa, mury, budynki i tym podobne. Dzięki zastosowaniu korzeni przybyszowych. Warto zwrócić uwagę na to, że bruszcz nie jest pasożytem i wykorzystuje drzewa tylko jako podpory. Liście rosną w taki sposób, że nie zasłaniają się zazwyczaj nawzajem. To jest tak zwana mozaika liściowa. Roślina, aby zakwitnąć, wystawia swoje pędy na słońce. W tym celu wspina się na przykład na drzewa. Bruszcz jest bardzo miododajny, chętnie odwiedzany przez pszczoły. Na jednej roślinie może rozwijać się od 50 do 128 tysięcy kwiatów, które kwitną od września lub sierpnia do października. Kwitnienie może rozpocząć w wieku około 8 lat przy wystąpieniu odpowiednich warunków. Roślina jest wolno rosnąca, długowieczna, mogąca żyć 700 do nawet 1000 lat. Nasiona roznoszą ptaki. Uwaga, cała roślina łącznie z owocami jest trująca dla ludzi i niektórych zwierząt. Roślina jest tolerancyjna co do pH i warunków środowiskowych, łatwo adaptuje się, może rosnąć na słabych, niezbyt żyznych glebach, ale żyzne jak najbardziej mogą być. Jest przeważnie odporna na mróz, choroby, szkodniki, susze, zanieczyszczenia powietrza. Jedynie młode rośliny mogą zostać uszkodzone przez silną, bezśnieżną zimę. Może służyć również jako żywy filtr powietrza, szczególnie w miastach, ponieważ bardzo dobrze oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń, z toksyn. Może rosnąć na wszystkich stanowiskach, od słońca po duży cień. Rośnie nawet pod świerkami, które są jednymi z najsilniej zacieniających drzew. Najlepiej rośnie w świetle rozproszonym. Na pełnym słońcu może zostać poparzony, zależy to od konkretnego miejsca, gdzie rośnie, rejonu. Roślina służy głównie jako okrywowa lub pnącze. Można spotkać spore rośliny na starych budynkach lub zamkach na przykład. Istnieje sporo odmian ozdobnych i mieszańców, które są atrakcyjniejsze od dzikiego gatunku. I tutaj uwaga, niektóre mieszańce czy odmiany są mało odporne na mróz, dlatego trzeba zawsze sprawdzić. Dodatkowe informacje, mimo że bluszcz jest trujący, ma pewne znaczenie jak roślina lecznicza, kosmetyczna i nie tylko. Aby go rozmnożyć, należy pobrać sadzonki pędowe lub zrobić odkłady. Tak naprawdę bluszcz sam się ukorzenia przez te odkłady i wystarczy pójść do lasu i wykopać sobie sadzonkę. Niektóre odmiany wymagają więcej światła. Zwierzęta takie jak sarny zjadają tylko takie ilości bluszczu, które im nie zaszkodzą. Bluszcz ma duże znaczenie w mitologii, symbolice i kultach. Dzięki za uwagę, no i do następnego.